Patrzcie, tam jest widok na Bilbao. Tutaj osiołek. Tutaj też osiołek, z którym podróżuję. Tam też osiołek. Tutaj osiołek. Tutaj kamperek, który podróżujemy. No, tutaj już pokazywałem widok na Bilbao. I dzisiaj o takim schemacie, który ja sam mam, którego sam jestem nosicielem, można powiedzieć. Mianowicie takie wrażenie, że coś powinniśmy, że powinniśmy żyć w określony sposób, że powinniśmy dążyć, że powinniśmy non-stop gonić i że wszyscy inni są przed nami w życiu, a my odstajemy i, nie, i musimy cały czas się do nich zbliżać. Wyścig szczurów. I wiecie, wczoraj spotkałem parę, która wyprowadziła się z Polski. Mają oboje grubo powyżej 35 lat. Spakowali cały swój dobytek do samochodu i wyruszyli w podróż. Stwierdzili, że będą podróżować tak długo, jak to będzie im się podobało. Będą łapać się pewnych dorywczych prac, żeby po prostu funkcjonować i przeżyć w tej podróży. I docelowo chcą dojechać do Portugalii, tam chcą się osiąść i zacząć zupełnie od nowa. I w oczach społeczeństwa ktoś taki no, jest uznawany za jakiegoś przegrywa. No bo przecież nie ma kariery zawodowej, nie ma stabilnej pracy, nie ma zbudowanego majątku, nie ma autorytetu wśród społeczeństwa, bo no, teraz liczy się to, co posiadasz, co osiągnąłeś. I non-stop mamy za mało, non-stop chcemy więcej i non-stop porównujemy się do innych. I czy to ma sens? Wiecie, ja też, będąc tutaj, mógłbym teraz nagrać jakiś motywacyjny materiał o tym, jak jest super, jak do tego doszedłem, jak to osiągnąłem, że mogę podróżować, ale chcę wam pokazywać najprawdziwszą prawdę. I prawda jest taka, że dzisiaj obudziłem się z fatalnym humorem, z fatalnym nastawieniem. Miałem bardzo złe myśli. Bo okazało się, że uaktywnił się ten sam schemat we mnie. A propos tego, że coś powinienem, że jest październik, więc powinienem pracować, powinienem kontynuować swoją karierę, powinienem więcej zarabiać, powinienem robić to, co inni robią, czyli non-stop gonić za czymś. Ale w momencie, kiedy zadasz sobie pytanie, czy jest sens gromadzenia dóbr materialnych, czy jest sens życia tak, jak inni nam mówią, czy jest sens spełnianie oczekiwań innych osób w momencie, kiedy życie ma się tylko jedno i to jedno życie trwa niesamowicie krótko w porównaniu do całej wieczności, do miliardów lat, to wtedy dochodzimy do wniosku, że jedynym sensem w życiu jest to, żeby cieszyć się chwilą, żeby radować się i żyć tak, jak chcemy. I nieważne, co ktoś o nas pomyśli, czy jesteśmy przegrywem, w społeczeństwie, czy jesteśmy do tyłu, czy mamy 40 kilka lat i właśnie zaczynamy od zera z długami i wyjeżdżamy do innego kraju, żeby rozpocząć na nowo. Czy też pakujemy się do samochodu, wyruszamy, żeby skosztować życia. Oczywiście w oczach społeczeństwa możemy uchodzić za osoby, które są nieodpowiedzialne, są lekko duchami, ale co z tego, skoro to jest twoje życie i masz tylko chwilę, żeby to wykorzystać. Masz tylko chwilę, żeby się z tego cieszyć. Więc to powinno być naszą wartością nadrzędną. I oczywiście to jest nie na rękę społeczeństwu. Bo społeczeństwo jest zbudowane na tym, żebyś cały czas zapieprzał i gonił standardy i autorytety, które są nieosiągalne. I takie autorytety są promowane w mediach, w social mediach. Pokazani są ludzie sukcesu, którzy osiągnęli nie wiadomo co. Ale czy oni są szczęśliwi? Bo tak jak powiedziałem wam przed chwilą, ja dzisiaj nie byłem szczęśliwy, mimo że jestem tutaj. Bo szczęście nie jest na zewnątrz ciebie. I jeżeli przepracowałeś to, o czym mówiłem w poprzednich materiałach, to już o tym wiesz. Natomiast jeżeli tego nie przepracowałeś, to pewnie pomyślisz, że pieprzę głupoty i w dupie mi się poprzepracało, bo mam wszystko, a narzekam. To nie jest narzekanie, to jest tylko pokazanie ci, że umysł zawsze znajdzie problemy. W dowolnej sytuacji. Choćbyś stał na szczycie Mount Everestu, choćbyś miał wszystko na tym świecie, to zawsze twój umysł znajdzie coś, żeby się zamartwiać. Dlatego mówię o tym, że szczęście jest wewnątrz ciebie i nie zależy ono od czynników zewnętrznych i nie ma tak naprawdę żadnej presji
ona nie istnieje, tylko sami ją sobie nakładamy. Bo myślimy, że inni czegoś od nas oczekują. Że w oczach innych osób będziemy przegrani, jeżeli nie będziemy spełniać ich oczekiwań. Jest to iluzja, bo to jest twoje życie. I czy naprawdę chcesz obudzić się w wieku 60, 70, 80 kilku lat i powiedzieć sobie, że całe życie spełniałeś czyjeś oczekiwania i nie żyłeś tak, jakbyś chciał żyć? Więc jeżeli chcesz zostać malarzem, artystą, chcesz zacząć podróżować w vanie, chcesz zrobić cokolwiek, co dopasowuje się do tego kanonu społeczeństwa, zastanów się, czy naprawdę warto jest podążać utartymi ścieżkami, które ktoś ci narzucił, bo to jest twoje życie. To by było na tyle w tym materiale. Zastanówcie się nad tym. Do usłyszenia. Cześć.